Tom Siedemdziesiąty Rękopis z Poznania Rozdział Piętnasty Około szóstej rano obudziłem się rześki jak skowronek i omal nie zaśpiewałem swym kiepskim głosem, gdy koło wehikułu chrząknął charakterystycznie Paweł. Nie śpię. O co chodzi? mruknąłem półgłosem i wychyliłem się z wozu. Czy w tym rękopisie mogły być jakieś dodatkowe instrukcje co do schowanych łupów? zapytał Paweł. Nie wiem. To raczej ubarwiona opowieść złodzieja, który ma czelność chwalić się swymi niecnymi sukcesami i nic więcej. No, a czy ów pergamin, na którym zostało to opisane, nie zawiera tajnych informacji? Możliwe. Dlatego prosiłem nadkomisarza wróbla, by jego eksperci sprawdzili to. Aha. Zatem podszycie się pod pana niewiele baturze dało, skoro zabrał kserokopię. Dręczy mnie to, że wczoraj ta para była tak ruchliwa, bo odwiedziła trzy antykwariaty, jedną firmę przewozową oraz jacht, klub nad jeziorem maltańskim, który ma dostęp przez rzekę Cybinę do Warty, a wszystko niemal w centrum poznania. Ciekawe, Pawle, bardzo ciekawe. Zwłaszcza interesuje mnie owa firma przewozowa. A gdzie są jej biura? Na ulicy świętego Marcina. Firma międzynarodowych przewozów. No i jeszcze jedno. Jak zdołałem dostrzec, Batura spotkał się również pod zamkiem z pewnym panem, który następnie wsiadł do Mercedesa z rejestracją hamburską. Tak więc Batura i Gabriela nie zwiedzają miasta jak my, ale wręcz je szturmują. Na to wygląda przytaknął mój współpracownik. Lecz najważniejsze Pawle to mapa, do której posiadania nie przyznałem się pani Agacie o, właśnie. Co z niej można wyczytać? Zaciekawił się. Sięgnąłem do skrytki i wyjąłem sztywną kopertę, a z niej wyjąłem jedną część, tę z najbliższą okolicą Gniezna, Mogilna i Inowrocławia i zaczęliśmy badać ją dokładnie. Okazało się, że niedaleko Mogilna zaznaczono literką w pewną miejscowość oraz znak graficzny ni to kościoła, ni to kaplicy oraz liczbę 38 i trzy listki dębowe. No i oczywiście Krzyż Maltański. Lecz według współczesnej mapy widać było tylko dwie miejscowości, wydartowo i wylatowo, ale w tych miejscowościach nie było przecież ani kaplic, ani kościołów, ani też dworków czy dębów, pomników przyrody. Fiasko, co? Powiedziałem do Pawła. Zatem pojadę do Poznania, a ty, Pawle, zajmiesz się z osiem tymi miejscowościami, dobrze? Może coś jednak ustalisz. Śniadanie zjedliśmy bez pośpiechu i ruszyłem z chłopcami jeszcze raz do poznania, by znaleźć się za piętnaście dziesiąta koło kamienicy numer 8 na placu wolności w pobliżu księgarni świętego Wojciecha. Płomiennowłosa pani Agata przywitała nas jednak z taką miną, jakby straciła nagle cały dobytek ruchomy, a nie tylko ów enkopis, spisany wprawdzie na pergaminie, ale do licha, niezbyt wartościowy, nie do wiary. Westchnąłem jednak za panią Agatę. Jak złodzieje dostali się do środka. Przecież tu są solidne zabezpieczenia. Gospodyni trochę się uspokoiła i wreszcie zrelacjonowała. Wyszłam wczoraj na godzinkę do mojej koleżanki i pozamykałam starannie wszystkie zamki. I te od korytarza wewnętrznego, i te od zewnętrznego, czyli klatki schodowej. A kiedy przyszłam do mieszkania około dziesiątej wieczorem, w mieszkaniu wydawało się wszystko w porządku, tylko kufer z cennymi książkami był otwarty, a z niego zniknął właśnie rękopis. To wszystko po prostu wyparował. Oczy pani Agaty rozgorzały zielonym ogniem, a chłopcy byli nie mniej przejęci ode mnie. Leszek tylko burknął pod nosem, niczym winie, gdzie okradli mecenasa boczka. Nawet linii papilarnych nie zostawili. Tu opowiedziałem pięknej gospodyni o tajemniczych włamaniach i kradzieży obrazów w Finowrocławiu, gdzie zniknęły cenne obrazy Wyczółkowskiego i Łuczaka i do tej pory ich nie odnaleziono. Czyżby był to fałszywy pan samochodzik? Zastanawiała się głośno gospodyni i spojrzała na mnie swymi zielonymi oczyma jak na sprawcę nieszczęścia. Wytrzymałem spojrzenie i odpowiedziałem skromnie – mogę tylko przypuszczać, że być może w tym procederze maczał palce Jerzy Batura, ale jego samego o to nie posądzam. Po prostu nie jest włamywaczem tej miary. On mógł tylko nadać robotę. Wtem wtoczyli się podwładni nad komisarza Wróbla, ale kiedy dowiedzieli się o włamaniu, wzięli się do zabezpieczania śladów zamiast do zbadania pergaminu rękopisu. Tutaj zatem nie mieliśmy nic do roboty, więc pożegnałem panią zielonooką która dyskretnie podała mi wizytówkę nowego domku w Puszczykowie, a w zamian powiedziałem jej, że odwiozę jej zatrzymaną mapę. W przyszłym tygodniu dokończyłem z uściskiem dłoni. Skinęła głową, żegnając się również z chłopcami. Wtem zadzwoniła moja komórka. Na wyświetlaczu pokazał się numer Pawła. Szefie, ale sensacja. Jaka sensacja, do licha. Parsknąłem i zatrzymałem się na szerokim podeście schodów, a chłopcy otoczyli mnie podekscytowani. Co, przepana, się stało? Co za sensacja? Krzyczeli wokół mnie. Wtem usłyszałem głos Pawła, niesłychane. W Wylatowie, wsi koło Mogilna, wylądowali ponoć w nocy kosmici. Zielone ludziki, szefie. Zielone ludziki. Co takiego? Zdębiałem. Zielone ludziki. Czyś ty się szaleju opił. No, nie do końca, że to były zielone ludziki z Marsa, ale zostawiły ślady w pszenicy, panie Tomaszu. Odpowiedział energicznie Paweł. Po prostu na polu pszenicy jednego gospodarza z wylatowa dzisiejszej nocy powstały ogromne piktogramy zbożowe. Jakby rzeczywiście zostawiły je niezidentyfikowane obiekty latające, czyli popularne UFO. Niemożliwe. W Polsce i do tego w Wylatowie koło Mogina? Wtem dorwała się do głosu moja siostrzenica, wujku. Ależ sensacja. Właśnie jesteśmy w Wylatowie, gdzie całą wieś obejrzeliśmy dokładnie, jak i rozpytując miejscową ludność, czy kiedyś nie było tu kaplicy czy gajów dębowych, ale nic o tym nie wiedzą. Wtedy ktoś nam powiedział, że radio inowrocławskie podało, że w Wylatowie nocą byli kosmici. Wujku. Przyjeżdżaj z chłopcami. Przekazałem chłopcom wszystko, co usłyszałem od Pawła i siostrzenicy. Byli tak rozentuzjazmowani, że wiele się nie namyślając, ruszyliśmy do wehikułu i pomknęliśmy na powrót w kierunku Gniezna. Kiedy mijaliśmy Ostrów Tumski przez most imienia Bolesława Chrobrego, przypomniałem, że na tym ostrowiu, podobnie jak w Trzymasznie czy Mogilnie, został pobudowany również kościół Najświętszej Panny Marii. W pierwszej połowie XV wieku zaś obok dworki kanoniczne i gmach akademii zwane lubrańską od nazwiska jej założyciela. Teraz znajdują się tam archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, zaś przy ulicy mieszka i pałac arcybiskupa. Umilkłem, moi młodzi współpracownicy byli bowiem zbyt zbulwersowani usłyszaną wiadomością o kosmitach i pozostawionych przez nich dziwnych piktogramach w zbożu, by oglądać mijaną dzielnicę poznania. Wnet przedarłem się na rogatki poznania, gdzie jednak trudno było przyspieszyć. Wtedy usłyszałem głos Leszka No co, są kosmici, czy też ich nie ma? Rysieki i Czesiek odpowiedzieli jednocześnie, pewnie, że są, tylko ich nikt nie widział, chociaż wielu widziało na niebie latające talerze. Ha. I zaczęła się chaotyczna dyskusja, a jedynymi argumentami na potwierdzenie istnienia istot pozaziemskich były obejrzane filmy w kinie i na ekranach telewizorów, więc wtrąciłem się do dyskusji. Hej, koledzy, filmy nie są argumentami na istnienie lub nieistnienie kosmitów. Przecież to czysta ludzka fantazja, koledzy. Jak to fantazja? Niemożliwe. żachnął się Leżek. Popatrzyłem kątem oka na niego. Rzeczywiście mniemał, że obraz filmowy może być argumentem na poparcie istnienia zielonych ludzików. Głośno więc powtórzyłem, naprawdę jest to tylko wirtualna wyobraźnia, koledzy. W większości oparta tylko na nikłych przesłankach, jako owe piktogramy w zbożu, jakie bywają na całym świecie, a dopiero od jakiegoś czasu w Polsce. Ale nic więcej. Po prostu, fantazje umysłowe literatów, od co. W wehikule rozpętało się istne pandemonium okrzyków i zażartych dyskusji chłopców, że o mało nie przeoczyłem, kiedy koło mnie śmignął granatowy Mercedes o przyciemnianych szybach, zarejestrowany w Hamburgu, którego końcówkę tablicy 214 zdołałem odczytać i zapamiętać. Coś się szykuje, pomyślałem. Czyżby Batura i jego kamraci? Bo chyba nie spieszą się na spotkanie zielonych ludzików. I wówczas przypomniało mi się, że przecież ów granatowy Mercedes już widziałem. Gdzie? W Wrocławiu, w dniu przyznania certyfikatu jakości drukarni Poskal pana Tadeusza Hęcego. Eureka, chciałem głośno krzyknąć, ale tylko coś burknąłem pod nosem i wyminąłem gwałtownie jakiegoś świata 126P, który bezmyślnie jechał środkiem drogi. A potem usłyszałem głos Leszka. Siedzącego obok mnie, uf, przy pana, ależ przyspieszenie. No pewnie. Toż to silnika Stona Martina V8 o mocy 550 km, panie Leszku. A nie jakiś tam mały fiat. Odparłem dumnie, ale wnet przyhamowałem, bo byliśmy na rogatkach gniezna. Po dwudziestu minutach po prawej stronie szosy ukazała się tablica, wylatowo. Byliśmy u celu. Nie bardzo wiedząc, gdzie skręcić ci do wsi. Pojechałem dalej prosto, ale wneto ujrzałem jedno gospodarstwo, obok którego stało już kilka samochodów o różnych rejestracjach, więc również tu skręciłem, a po chwili dostrzegłem Harleja Pawła. Było to gospodarstwo Tadeusza Filipczaka, na którego zagonie pszenicznym pokazały się w nocy dziwne kręgi w zbożu, które nazwano piktogramami zbożowymi, podobne widziano niegdyś w Anglii. Na polach koło słynnych budowli megalitycznych w Stonehenge czy Silburych Il, gdzie w legendach o królu Arturze i dwunastu rycerzach okrągłego stołu, tworzyły się zręby historyczne Wielkiej Brytanii. Tu, w Wylatowie, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, również zaczęła się państwowość Polski. Wszak stąd jest niedaleko do Kruszficy, Gniezna, Poznania czy biskupina. Dotarliśmy do zagonu pszenicy, gdzie stało kilkadziesiąt osób i wyciągając szyję próbowało coś zobaczyć pośrodku rosnącego zboża, a wokół szumiały opowieści. Oczywiście z tego miejsca niewiele można zobaczyć mówił zażywny właściciel gospodarstwa, ale kiedy wszedłem na drabinę, aż mnie zatkało. Przecież tego nie mógł zrobić człowiek, bo po prostu połamałby zboże, poharatał, a nierównolegle je rozłożył i nie połamał. Chłopcy słuchali niemal z otwartymi buziami, a Zośka tylko szeknęła do mnie. Niczym sceny z filmu Stevena Spielberga bliskie spotkania trzeciego stopnia, które jakby się zmaterializowało tutaj, w wylatowie. Trzeba by to jakoś narysować, ale jak? A tu jak na złość, nie wzięłam aparatu fotograficznego. Wtedy Paweł wziął ją na barki i z tej wysokości Zośka jeła szkicować jako tako cały ów piktogram zbożowy, jaki w nocy uczynili nieznani sprawcy, czyli zielone ludziki. Wówczas posypały się dziwne opowieści tych, co mieli do czynienia z owymi z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Pewien mieszkaniec Mogilna zaczął opowiadać, że kiedy w nocy wracał od znajomych w wylatowie, to dostrzegł kilka smug świetlnych. Naprawdę. Zarzekał się, widziałem smugi świetlne tak jasne, że nie do opisania. A nad ziemią unosiła się jasna kula, większa niż księżyc w pełni i często zmieniała kolor z białego na pomarańczowy. Chwilę jeszcze zawisła, a potem z ogromną prędkością poleciała w kierunku Bydgoszczy. No i poruszała się w całkowitej ciszy, proszę Was. Parę dni później przeczytałem relacje w gazecie pomorskiej że mieszkanka również wylatowa miała w noc sylwestrową, kiedy samochodem wracała do domu, dziwne spotkanie z gigantycznym statkiem kosmicznym, chociaż początkowo myślała, że to wojskowy helikopter z pobliskiego i gdzie te maszyny stacjonują, a to było takie duże i nisko wylądowało. Kręciło się, widzieliśmy wszystko, każde okienko czy szczelinę. To coś nadleciało na nas, myśleliśmy. Że na nas usiądzie i nas wciągnie. Płakaliśmy z przerażenia, aż odleciało. Jednym słowem, było to ufo, które mogło wykreślić ów piktogram za pomocą promienia światła. Jako, że wygniecione zboże miało regularne kształty, kłosy pszenicy nie były złamane, a położone łany tworzyły całkowicie równą powierzchnię. Wnet przyjechała straż pożarna z Mogilna. Na ogromnym wysięgniku znalazł się burmistrz. Jak mi powiedziano z dziennikarzem lokalnej prasy i z góry dokładnie wszystko sfotografowano, o czym również dowiedziałem się później, kiedy pokazano ogromny, jakby, krzyż celtycki oraz w drugiej części zagoną okrąg z elipsami, które jako tako narysowała moja siostrzenica. I wówczas przypomniałem sobie o granatowym Mercedesie, ale nigdzie w pobliżu nie było go widać, więc kiedy Paweł zsunął z ramion Zośkę, Powiedziałem mu o tym samochodzie, tak, to ten sam Mercedes, do którego wczoraj wsiadł w znajomy Batury. Dokąd on pomknął? Paweł zaczął się rozglądać, ale tłum ludzi falował wokół odgrodzonego taśmą pola. Wówczas Paweł stuknął się pięścią w czoło i krzyknął przecież tam dalej, za tym łanem, jest droga do wsi, a za nią jest maleńkie wzgórze. Niewielkie, ale jest. I to wzniesienie winno odpowiadać znakowi na naszej mapie, szefie. Jedziemy. Za długo tu zmi Zawołałem chłopców i popędziliśmy do wehikułu, a za nami pospieszyli Zośka z Pawłem. I rzeczywiście, trochę dalej od głównego traktu gniezno-strzelno-asfaltówka prowadziła do wsi, gdzie skręciłem i pojechałem aż za szkołę, za ostatnie zabudowania wsi. I nad małym jeziorem zobaczyłem wzniesienie zarośnięte młodą dębiną. Byliśmy na miejscu. Niestety, w oddali śmignął mi na zakręcie na pełnym gazie ciemny, granatowy Mercedes, który jechał w kierunku gębie. Ależ z nas tłapy! zawołałem. Ale nie było możliwości dopadnięcia tamtego samochodu, ani tym bardziej zajechania mu drogi. Zawróciliśmy i stanęliśmy pod małym wzniesieniem nad jeziorem. Gdyby podjąć badania archeologiczne, mogłoby się okazać, że tutaj w wylatowie stał niegdyś klasztor albo kościół, podobnie jak w Mogilnie czy Trzemesznie. Z mapą w ręku, w otoczeniu moich budrysów, siostrzenicy i Pawła, wyliczyłem, że około 35 metrów od zwalistych polnych kamieni rosły ogromne dęby, o czym świadczyły pniaki drzew, a kawałek dalej leżał niedawno wykopany z ziemi kwadratowy. Podłużny kamienny słupek z wyrytym na nim krzyżem maltańskim. Do licha. Ale mamy pecha. Wykrzyknąłem. Gdyby nie te zielone ludziki, dodał Paweł. Tak, to przez te dziwne piktogramy. Dorzuciła złośliwie siostrzenica spod kasku, którego nawet nie zdjęła z głowy. Uff. Ale przygoda. Tylko figa z makiem. Wykrzykiwali chłopcy na zmianę i zaczęli węszyć po śladach aż powiedzieli, było ich troje, dwaj mężczyźni i jedna kobieta w szpilkach. Zelektryzowali mnie. Na pewno, na pewno, przepana, upewniał mnie leszek i pokazał trzy odbicia poderzew, które do naszych nie pasowały, chociaż prawie zadeptaliśmy je naszymi butami. Do obozowiska wracaliśmy tak przygnębieni i sfrustrowani, że ani kąpiel, ani smaczna kolacja humoru nam nie poprawiły. Sięgnąłem po album Drzwi Gnieźnieńskie i pokazałem chłopcom oraz siostrzenicy piętnastą kwaterę, która znajdowała się na wysokości kołatki w kształcie lwiej głowy, widać było wystawiony korpus biskupa Wojciecha, którego głowa, odcięta mieczem przez pogańskiego kapłana, umieszczona była na wysokim palu. A wiadomo było z żywota i, że również obcięto męczennikowi ręce i nogi, aby, jak głosi pruska legenda. Nigdy już nie mógł przemawiać, chodzić i czynić rękoma niebezpiecznych znaków. Była to stroga kara, ale i przestroga dla tych, którzy w przyszłości chcieliby naruszyć święte dla Prusów miejsca ich kultu. Świadczyło to, że mord na Wojciechu miał charakter rytualny, uderzeń włóczni było bowiem siedem, a ta liczba nie tylko w chrześcijaństwie miała sens symboliczny i magiczny. Również dość istotnym było to, że zatrzymano ciało Wojciecha, lecz towarzyszącym mu radzyminowi, gaudentemu i benedyktowi pozwolono zawrócić do polskiej granicy. A ci mogli się udać na powrót do Gniezna i powiadomić Bolesława Chrobrego, że misja Wojciecha Sławnikowica skończyła się jego śmiercią męczeńską. Jednak długo w nocy rozmyślałem nie tylko o tych dziwacznych piktogramach, jakie pokazały się na szlaku piastowskim ale i o mapie z rękopisu z Poznania, który w nocy ukradziono zielonookiej pani Agacie. Dolicha. Miała to być wycieczka naukowa mojej siostrzenicy po szlaku piastowskim, a stała się szlakiem złodziejskich łupów. Nic tu po nas. Ruszamy dalej, postanowiłem i powiedziawszy sobie dobranoc wtuliłem się w swój śpiwór, aby zasnąć snem sprawiedliwego. Ale gdzieś na skraju snu i świadomości dosłyszałem echo dalekiego grzmotu, zbierało się na burze.